Hej, witajcie na kanale The Elder Scrolls Universum. Zauważyliśmy, że w naszych filmach dość rzadko poruszamy tematy związane z bosmerami, a więc leśnymi elfami. Dziś zatem chcielibyśmy Wam opowiedzieć o Zielonym Pakcie, który ma ogromny wpływ na kulturę tych elfów. Serdecznie zapraszam! Zielony Pakt znany jest również jako traktat o frondzie i liściu. Jest surowym kodeksem przestrzeganym przez wielu bosmerów z Puszczy Walen. Mówi się, że traktat ten kieruje istnieniem bosmerów od początku wielkiej historii. Wielkiej historii w cudzysłowie. Jego zasady są dość jasne. Nie szkodzić lasom Puszczy Walen, nie spożywać niczego powstałego z roślin, jeść tylko mięso. Kiedy wrogowie zostaną pokonani, ich mięso musi zostać zjedzone, a nie pozostawione by gniło. Nie zabijać bezmyślnie, nie przyjmować postaci bestii. Mówi się, że bosmerzy przestrzegający Zielonego Paktu atakują każdego, kto mógłby zaszkodzić lasowi, w którym żyją. A które nazywają właśnie zielonym. Zazwyczaj jednak nie mają nic przeciwko temu, by inne rasy ścinały drzewa. Dotyczy to zwłaszcza strażników Weindask i leśnych orków żyjących na ich terenach i są otwarci na kupowanie od nich drewna. Kanibalistyczny, tak zwany mięsny mandat odróżnia ich religijnie od innych kultur. Wymóg zjadania poległych wrogów przed upływem trzech dni jest prawdopodobnie najbardziej szokującą częścią Zielonego Paktu dla osób niezaznajomionych z kulturą bosmerów. Choć wielu leśnych elfów nadal stara się przestrzegać Zielonego Paktu, Praktyka jedzenia martwych wrogów popadła nieco w zapomnienie od czasów II ery i jest praktykowana jedynie w najbardziej odizolowanych wioskach puszczywalnym. Członkowie rodziny wojownika, który zabił wroga, mogą pomóc mu w zjedzeniu posiłku. Bosmerzy, którzy szanują ten punkt Zielonego Paktu, zazwyczaj przygotowują się do dużej bitwy, poszcząc. Mimo pozornej prostoty, szczegóły doktrynalne Zielonego Paktu mogą być niezrozumiałe dla osób postronnych, a jego niektóre aspekty są często przedmiotem sporów wśród samych bosmerów. Według Zielonej Damy, czyli przywódczyni duchowej Bosmerów, trzone samego paktu jest sentencja nie szkodzić żadnym żywym roślinom. Zbieranie i spożywanie opadłych owoców, jak się okazuje, nie jest zatem uznawane za naruszenie zielonego paktu. Produkty mleczne, miód, grzyby i owady są ogólnie przyjętymi posiłkami w Puszczy Walen, a ich spożywanie nie jest uważane za naruszenie paktu przez w zasadzie wszystkich, z wyjątkiem najbardziej gorliwych bosmerów. Leśne elfy rzekomo zawarły zielony pakt z Ifre w zamian za jego protekcję. W związku z tym powszechnie używają produktów z kości, zwierząt i owadów, a w razie potrzeby. Korzystają z importowanego drewna. Zamiast pić konwencjonalne trunki ze zboża lub owoców, bosmerowie spożywają jagga, sfermentowane mleko wieprzowe i rotmew. Rotmew powstaje ze sfermentowanego mięsa, przyprawionego organami burzowego robaka. Jego ważenie trwa latami i jest on uważany za cenny, rytualny napój, który symbolizuje mięśnie, dziką moc lasu i siłę ludu bosmerów. Żadne wesele nie może się bez niego odbyć. Uważa się, że Ifre jako pierwszy ustalił ogólny wygląd i kształt bosmerów, przez co ich wygląd uważany jest za święty. Więc chociaż bosmerzy mogą przybierać kształt bestii, chociażby w przypadku likantropii, to pakt formalnie zakazuje tej praktyki. Istnieje jednak od tego wyjątek. Zjawisko to nazywa się dzikim gonem. Nie kojarzcie tego jednak z dzikim gonem, którego znamy chociażby z Wiedźmina, ponieważ w przypadku uniwersum The Elder Scrolls i bosmerów. Wygląda to tak, że pod patronatem Ifre bosmerzy mogą w trudnych czasach przeprowadzić rytuał, który przekształca uczestników w hordę dzikich, zmiennokształtnych bestii, które są w stanie z łatwością zrównać z ziemią swoich wrogów. Zielony pakt uczynił ścinkę drzew puszczywalem przez kogokolwiek przestępstwem przeciwko religii bosmerów, choć nie dotyczy to nie bosmerów. Nie ma prawie żadnych miast ani miasteczek zbudowanych przez samych bosmerów. To raczej związek bosmerów z paktem daje im magiczne zdolności kształtowania lasów, dzięki którym mogą rozbudowywać swoje osady. Dokładny proces nie jest jasny, ale raporty mówią, że często jest to proces yy, przypominający rytuał, który składa się z powolnego, rytmicznego śpiewania przez kilka dni. Podobnie jak w przypadku mięsnego mandatu, o którym w Wspominałem wcześniej, przed i w trakcie tego procesu należy prawdopodobnie pościć. Posmerzy wierzą również, że Ifre pobłogosławił ich ograniczoną zdolnością do proszenia zieleni o kształtowanie się zgodnie z ich potrzebami, aby pomóc im żyć w ramach ograniczeń paktu. Niektórzy bosmerzy podczas II ery odmawiali przestrzegania Zielonego Paktu, ponieważ uważali za hipokryzję, że nie dotyczy on niebosmerów, a także dlatego, że pakt został zawarty na długo przed ich narodzinami. Pomimo tego, że Zielony Pakt nie dotyczył cudzoziemców, niektórzy bosmerzy nadal uważali, że cudzoziemcy szkodzący roślinom są bluźniercami przeciwko naturze. Diaspora Aileidów, która uciekała przed Alesjanami i mogła osiedlić się w Puszczy Walen, mogła zrobić to jedynie pod warunkiem przyjęcia Zielonego Paktu. Nie mając wielkiego wyboru, ci Aileidowie zgodzili się przyjąć surowe zasady, i powstrzymywali się od szkodzenia lasom, co prawdopodobnie przyczyniło się do rozmycia ich kultury i zasymilowania się z bosmerami. Zasady paktu doprowadziły do wielu spięć z, z sojusznikami i innymi, którzy nie szanowali wierzeń bosmerów. Niejednokrotnie Bosmerowie wyruszali na wojnę w obronie swojej Zieleni. Choć wielu cywilizowanych Bosmerów nie przestrzega Zielonego Paktu tak ściśle jak ich plemienni bracia, to często jednak wydają się być zagorzałymi zwolennikami przestrzegania jego zasad. Bosmerowie przestrzegający Zielonego Paktu są często fanatycznie mu oddani. Znani są z tego, że pozwalają bliskim umierać z powodu choroby, nawet gdy w pobliżu roczną alchemiczne składniki, które mogłyby ich uratować. Niemniej jednak ci mieszkańcy lasu nie są dzikusami. Opisywano ich jako wysoce inteligentny, ciekawy i racjonalny lud z bogatą tradycją i kulturą związaną z lasem i ich duchowymi przywódcami, tak zwanymi przątkami IFR. Przątki IFR są odpowiedzialni za egzekwowanie zielonego paktu i mówi się, że posiadają prawdziwą władzę w puszczy Walen. Relacje sugerują, że mają duży wpływ na ludzi, a ich kazania dotyczą nie tylko Spraw duchowych. Każdej wiosny bosmerzy Zielonego Paktu zbierają się w jaskini najstarszego na festiwal, podczas którego piją, opowiadają historię i oddają hołd najstarszemu starożytnemu tak zwanemu dusicielowi Stranglerowi. Ważną częścią życia w Puszczy Walen jest uspokajanie zieleni, ponieważ lasy często zwracają się przeciwko mieszkańcom, kiedy pakt jest łamany lub Puszcza Walen zostaje w inny sposób skrzywdzona. Aby ugłaskać i powstrzymać napady zieleni, klan odpowiedzialny za dany obszar musi przeprowadzić proces, w którym osoba uznana za winną naruszenia paktu musi zostać złożona w ofierze, niezależnie od tego, jaki był jej tak naprawdę udział w całym procesie, a nawet nieważne, czy była bosmerem. Przestrzegający Zielonego Paktu bosmerowie znani są jako zaciekli wojownicy, ale słyną też z gościnności, którą okazują przybyszą z zewnątrz, ale jedynie jeżeli oni szanują ich wierzenia i sposób życia. Ich opowieści mówią o miejscu zwanym Oz. Jest to rodzaj czyśćca, który jest zarezerwowany dla bosmerów, którzy naruszają pakt, a nazywani są przez tych przestrzegających zielonego paktu apostatami. Mówi się także o surowych karach, jakie zieleń wymierza tym, którzy chcieliby ją skrzywdzić. Na koniec, jak zwykle, parę ciekawostek. Ze względu na swoją dietę, bosmerowie przestrzegający Zielonego Paktu mają rzekomo skłonność do wzdęć, które określają mianem karmienia ognia. Niektórzy bosmerowie twierdzą jednak, że są to jedynie plotki i że jest to dla nich obraźliwe. Raz na pokolenie bosmerowie obchodzą ślub Silvenara i Zielonej Pani, przywódców duchowych bosmerów, który postrzegany jest jako odnowienie ich boskiego paktu. W danych czasach pewna sekta bosmerów znana innym jako łamacze przysięgi odmówiła przestrzegania Zielonego Paktu, po czym zostali oni rozgromieni i pochowani w miejscu znanym jako Ouz, które jak niektórzy sądzą jest właśnie związane z tym czyśćcem, o którym wcześniej wspominałem, czyli Oz. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Zielony Pakt, czyli jeden aspekt kultury i historii bosmerów mamy już omówiony. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że zainteresowała Was ta nieco bardziej egzotyczna paczka informacji i wiedzy. Jeżeli Wam się spodobało, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z naszymi filmami. W komentarzu zostawcie swoje sugestie, pomysły na kolejne odcinki i wszelkie pytania, które chcecie nam zadać. W opisie znajdziecie linki do źródeł naszej strony na Facebooku, serwera Discord oraz naszego podcastu w Spotify. Na ten moment to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Niech dziewiątka ma Was w opiece. Trzymajcie się. Cześć!